Dzisiaj gościem Europejskiej Federacji MMA jest Łukasz Sasza Chlewicki. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. No i pierwsze pytanie, jak przygotowania do nadchodzącej walki na ProFight? Co ja mogę powiedzieć? Dopiero jestem w pierwszej fazie przygotowań do gali ProFight, która odbędzie się we Włocławku, w moim rodzinnym mieście. Tak jak mówię, od poniedziałku zacząłem, że tak powiem, wtrenowanie się w treningi, na spokojnie ten tydzień sobie pojedyncze jednostki treningowe będę robił, przeprowadzał i powolutku będę wchodził na te, że tak powiem, wyższe obroty, na tryby, żeby zaskoczyć po prostu z treningami dwa razy dziennie. No i tak to wygląda, tak. Powróciłeś w dobrym stylu na polskie ringi. No i teraz przewidujesz kolejne zwycięstwo? Powiem tak, bardzo jestem zadowolony z tego, że wróciłem do ringu, do klatki oktagonu, dlatego że no, lubię walczyć i że tak powiem, ciągnie mnie do tego sportu. Jak najbardziej taka rywalizacja jest dla mnie, że tak powiem, no dobrze się w tym czuję i lubię. A jeżeli chodzi o tą walkę w grudniu, którą stoczyłem na Angels of Fires, wygrałem ją, udało się wygrać. Jak najbardziej jestem zadowolony z takiego powrotu po tej przerwie. No a co mogę powiedzieć do przyszłej walki? Jeżeli chodzi o przyszłą walkę, jakąkolwiek walkę, ja zawsze nie wychodzę do walki, żeby wygrać, tylko wychodzę, żeby zrobić dobrą walkę. Jeżeli będę wiedział, że zrobiłem w tej walce wszystko, co mogłem zrobić, czego i nie mieć do siebie żadnych pretensji, to wiem, że mimo wyniku walki będę z tego, no, że tak powiem, zadowolony. Nie za wszelką cenę, że musi mi przysłaniać to, że wychodzę walczyć, żeby wygrać, żeby zwycięstwo. Nie, zrobię dobrą walkę, na pewno będzie pozytywnie, tak? Jak do tej pory stoczyłeś 8 walk, 6 zwycięstw, 2 porażki, jedna z topowym zawodnikiem UFC. No ale lata mijają, no ale ty jednak tylko 8 walk. Z czego to wynika? Być może nie wszyscy wiedzą. Powiem tak, no jest rekord taki, jaki jest, spowodowany tym, że zacząłem starty swoje w 2004 roku na galach zawodowych MMA i no niestety pod koniec roku 2005 zrobiłem walkę z bardzo dobrym zawodnikiem wówczas, Damianem Mają w Finlandii na gali i niestety z tej walki wróciłem z kontuzją łokcia, no i to się później tak nasiliło. Okazało się po rehabilitacji ręki, że poszedłem sobie na siłownię, wyrehabilitowałem rękę, poszedłem na siłownię trenować, wzmacniać siłę, budować siłę. No i niestety coś mi tam strzeliło w kręgosłupie, no i po konsultacji z lekarzami okazało się, że mój kręgosłup no, wymaga, że tak powiem, zabiegu. No i niestety tym była spowodowana przerwa, tak? Ale tak jak mówię, no udało się teraz wrócić, z czego jestem zadowolony. Techniczny knockout Jordana Błocha. No i teraz jak czujesz się fizycznie? Jak przede wszystkim łokieć? No i jak twoje zdrowie? Powiem krótko, no jak najbardziej pozytywnie się czuję. Gdybym tak nie było, to bym nie startował w galach zawodowych MMA, tak? Czyli nie obawiasz się, że może się przytrafić jakaś kontuzja? Jesteś nastawiony na kolejne zwycięstwo? Powiem szczerze, że... Wiadomo, chciałbym ja i każdy inny zawodnik, czego życzę każdemu zawodnikowi w MMA i nie tylko w MMA, żeby kontuzje nas omijały jak najdalej, ale no niestety sport zawodowy jest jaki jest i zawsze się stwarzają jakieś mikrourazy, kontuzje, tego nie jesteśmy w stanie wykluczyć. I tak naprawdę z tym żyjemy, niejednokrotnie walczymy i dajemy chyba sobie radę. Do twojego występu na ProFight pozostały jeszcze 2 miesiące. Jak zamierzasz przygotowywać się do tego pojedynku? Z kim będziesz trenował i gdzie będziesz trenował? Tak jak wspomniałeś, jest to okres taki 2 miesięcy przygotowywań. Tak jak mówiłem na początku, na spokojnie zaczynam w trenowanie, w ten etap treningowy i będę przygotowywał się, jasna sprawa, wiadoma, w naszym klubie Chain Gym w Krakowie z chłopakami tutaj od nas z gymu, między innymi będzie Tomek Drwal, Damian Krawczyk, no i wielu jeszcze innych kolegów, którzy mi pomagają w tych przygotowaniach i tak samo Damian Milewski. No, naprawdę mamy tutaj fajnych chłopaków, którzy mają potencjał w sobie i tak naprawdę można to, że tak powiem, pozytywnie wykorzystać i tak samo jeżeli będą oni się przygotowywać, ja służę pomocą i jak najbardziej. Czy znany jest twój przeciwnik podczas tej gali?
Na dzień dzisiejszy powiem tak, są rozmowy, z tego co się orientuję, rozmawiałem z organizatorami Pro Fight Gali. Są rozmowy z przeciwnikiem moim, aczkolwiek ja nie chcę wychodzić na przedbiegi i mówić o tym z kim i co i jak, o tym, że tak powiem, ogłosi organizator, z kim będzie ta walka. Czyli zawalczysz z każdym zawodnikiem, którego wyznaczą ci organizatorzy, podejmiesz każde wyzwania? Tak, jak najbardziej. Ja nigdy nie wybierałem zawodników. Powiem tak, wychodzę do walki, żeby zrobić dobrą walkę i nie wybieram sobie przeciwników ani nic takiego, nie wchodzi w grę. Po prostu, jeżeli organizator mi zapewnia dobre warunki, a w tym przypadku tak jest, no to dlaczego miałbym gdzieś tam szukać jakichś dodatkowych, jakichś, nie wiem, plusów, minusów tego wszystkiego, czy żeby z tym zawodnikiem, z tym nie, z tym tak. Wcale tak nie jest. Ja jeżeli jest wszystko ok ze strony organizatora, a wszystko się zanosi, że w ten sposób idzie w dobrym kierunku wszystko, ja nie widzę tutaj powodu, aby sobie, nie wiem, w cudzysłowie ułatwiać sprawę. Walczę po prostu z każdym, z kim mi dadzą organizatorzy. Powiedz, jak wygląda twój okres przygotowawczy. Wiem, że trenujesz z najlepszymi zawodnikami MMA w Polsce. Między innymi ostatni zwycięzca gali V2 Tomasz Drwal, ale też kilku bardzo dobrych, młodych zawodników polskich. Jak najbardziej, tak jak wspomniałeś, z Tomkiem, no i z wieloma innymi jeszcze kolegami, którzy u nas w klubie trenują, są to bardzo fajne chłopaki, dobrze zapowiadający się chłopcy. I że tak powiem, no będą tutaj mieli nie mały wkład w moje przygotowania i chciałbym w ten sposób im jak gdyby podziękować też za to, że będą poświęcali swój czas te przygotowania moje do tej walki. No i między innymi jeszcze chciałem podziękować, jeśli można, właścicielowi sklepu Viking, który prowadzi sklep z suplementami dla sportowców, za to, że wspomaga mnie. Co wiemy dobrze, że bez dobrej suplementacji w sportach walki wytrzymałościowych, jakie jest MMA, no jest ciężko zawodnikom. Podczas tej gali wystąpi twój serdeczny przyjaciel Jędrzej Kupski. No i jak oceniasz jego szansę? Ja myślę, że Węgorz wygra i jak najbardziej. Jestem też zadowolony, że walczyć będzie u mnie w moim mieście, gdzie się urodziłem. Muszę wspomnieć o tym, że my już parokrotnie na galach MMA na początku lat 2004-2005 żeśmy się gdzieś tam spotykali na tych galach i tak od tego czasu mamy kontakt, jak najbardziej właśnie współpracujemy, niejednokrotnie trenujemy, czy to on przyjeżdża do nas, czy my jeździmy do chłopaków do Poznania, no i że tak powiem, no na pewno da z siebie wszystko i zrobi dobrą walkę. Jakie są twoje plany na przyszłość? Czy będziesz chciał nadgonić ten stracony czas i zawalczyć może 3, może 4 razy w tym roku, czy spokojnie będziesz czekał na swoją kolejną szansę? Powiem szczerze tak, no jeżeli tylko będzie okazja i będą możliwości, zdrowie, to wszystko się łączy, tak? Będzie okazja, będzie zdrowie, będą odpowiednie warunki. Jak najbardziej jestem za, żeby toczyć kolejne walki. Nie widzę przeszkód. Teraz mieszkasz w Krakowie, w pięknym Krakowie, jak widać zresztą za twoimi plecami. No ale będziesz walczył w swoim rodzinnym mieście we Włocławku. Liczysz na przychylność swoich starych znajomych, starych kibiców? Przychylność, no jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolony, że mogę walczyć we Włocławku. Tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, było to zawsze, siedziało u mnie gdzieś tam w głowie, żeby zrobić taką walkę w swoim rodzinnym mieście. I naprawdę jestem zadowolony z tego, że będę tam walczył, będę mógł pokazać się włocławskiej publiczności. Liczę na to, że dopiszę na tej gali. No i mam nadzieję w dobrym stylu, że tak powiem, nasze MMA przedstawić. Czego można życzyć zawodnikowi przed zbliżającą się walką? Nie wiem, czego można mi życzyć. No, naprawdę ciężko mi powiedzieć, no, żeby zrobić dobrą walkę. Będzie dobra walka, będzie ok. Tego ci życzę, no i do zobaczenia już na gali. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich fanów MMA, no i FME.